Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich moich słuchaczy, zarówno tych stałych, jak i całkiem nowych, którzy być może pierwszy raz będą słuchali takiego mojego podcastu. Nazywam się Jacek Szumigaj i dzisiaj chciałbym podjąć temat w sumie dosyć uważam trudny. Mieć czy być? Oto jest pytanie. To jest już wielcy greccy filozofowie podnosili to pytanie tysiące lat temu. Szczególnie w naszym dzisiejszym świecie, takim mocno nastawionym na konsumpcję, na nasze takie wszystkie dobra doczesne, jak to mawiają, tak, wizualnie to, co możemy zobaczyć. No to pytanie nabrało szczególnej wagi. Jest część osób, która uważa, że no przede wszystkim mieć, tak? Jeżeli ja mam, no to świadczy o wielu takich rzeczach, które, prawda, są przez społeczeństwo no bardzo w powszechnym mniemaniu, ich powszechnym mniemaniu takie bardzo, bardzo są uznawane, tak, że ja mam dużo pieniędzy, że mam gotówkę, tak, mogę sobie wszystko kupić, wszystko i wszystkich częstokroć. No, ale się okazuje, że również jest drugi element, a mianowicie być. I że ten pierwszy element, jeżeli będzie tylko ten element, czyli mieć, no to nie zrekompensuje tego być. Że oprócz całej tej warstwy zewnętrznej również jest nasze wnętrze z naszym rozumem, z naszymi emocjami, z naszymi uczuciami do świata zewnętrznego i również do samych siebie. Ja nie wiem, na pewno widzieliście taki jest znak, szczególnie osoby, które się może trochę fascynowały lub bardziej niż trochę kulturą wschodu, jest taki znak yin-yang, który wywodzi się z Azji, z Chin, niektórzy twierdzą, że z Japonii, no ale jakbyśmy nie patrzyli na to, z Azji, tak, ze wschodu, z dalekiego wschodu się wywodzi, gdzie są takie dwa elementy, które, że tak powiem, zachodzą na siebie. Można zobaczyć, jak yin-yang wygląda, bo tych grafik jest mnóstwo. Nie tylko, że na siebie, że przenikają w siebie, ale również każda z tych części zawiera część przeciwną, taki okrąg mały, taką kropkę, tak? Czyli czarne zawiera się w białym i białe zawiera się w czarnym. I ja sobie tak kiedyś analizując i studiując akurat znak yin-yang, stwierdziłem, że to będzie bardzo adekwatne do właśnie tego pytania, do takiego pytania mieć czy być. To nam pokazuje, że w zasadzie te dwie części są bardzo istotne, że żadna nie powinna istnieć bez tej drugiej, że jedna w drugiej się będzie zawierać. Ludzie w dawnych czasach, ten znak ma parę tysięcy lat. Ludzie w dawnych czasach, fantastycznie, szczególnie w Chinach, tak, byli fantastycznymi obserwatorami wszelkich zjawisk zewnętrznych. Byli fantastycznymi obserwatorami natury, tak? Nie powiem samej przyrody, bo wszystkiego tego, co się działo. I właśnie na bazie takich obserwacji oni stworzyli, ktoś tam namalował wreszcie taki znak. I ja uważam, że
to nam daje wiele do myślenia, gdy się zastanawiamy nad tym, czy bardziej się ustawić po tej białej, czy tej ciemnej, nie mówię złej, tylko ciemnej stronie. Tak, bo widzimy, że jedno powinno się zawierać w drugim i to pierwsze i to jedno drugie powinno przenikać i vice versa. No bo tak, jeżeli sobie popatrzymy na samo być, tak, no to to jest kwestia materialna. To jest kwestia fizyczna bardziej naszego świata. Posiadanie dóbr wszelakich, od pieniędzy po nie wiem co tam, kto tam uważa, jakieś luksusowe posiadłości, etc., etc., biżuterię lub kto co tylko sobie w stanie jest wymyśleć. To jest mieć. No ale na pewno znacie historię takich osób, które no, miały lub mają dużo. Może znacie personalnie, osobiście takie osoby. No i które poza tym mieć raczej nie prezentują sobą specjalnie nic ciekawego, tak? Mało tego, zdarza się, ja nie twierdzę, że wszyscy, broń Boże, nie tutaj nie możemy generalizować, ale po prostu bardziej tutaj jest również taka jakaś wychodzi z tego tytułu u niektórych, nie u wszystkich, arogancja, chamstwo, buta. Tak, ja mam, ja to jestem panisko, bo tu wiesz, wszystkich mogę kupić tu w okolicy. I ciebie też. To co mi tutaj będziesz jakiejś mądrości, prawda, prawił, kiedy ja tutaj, wiesz, pęgę kładę na stół i wszystko, wszyscy skaczą na dwóch łapkach. I na drugiej stronie tej wagi jest element być. Tak, tamten był pierwszy element mieć. Nie wiem, czy tam nie pomieszałem przypadkiem, ale pierwszy element to jest mieć, a drugi element to jest być. Tu mianowicie wschodzimy do naszego wnętrza, tak? Do czegoś, czego na co dzień, o ile poprzez jakieś nasze działania jasno się nie określimy, to do czegoś, czego nie widać, tak? Bo człowiek, jeżeli dopóki się nie odezwie, w większości przypadków, tak, to raczej nie wiemy, co o nim sądzić. A szczególnie w takich sytuacjach, jak ja to mówię, trudnych, tak, gdzie potrzebna jest czyjaś pomoc, gdzie potrzebna jest czyjeś zrozumienie, serce, empatia, tak, to nie wiemy tak de facto, co w danym człowieku siedzi, i chyba że kogoś już dłużej znamy i możemy określić, jaki on jest, prawda, właśnie dla innych, nie tylko dla siebie. Albo nie tylko dla siebie, ale też dla innych, tak? Czy jest właśnie, czy te cechy wewnętrzne, to być, jak bardzo ma rozbudowane. A ja uważam generalnie, że te dwa elementy powinny być równoważne, tak? W każdym z nas, w każdym człowieku. Że powinniśmy i mieć, i być. Zauważcie, że to jest taki idealny układ, tak? Gdybyśmy, powiedzmy, nie będziemy siebie oceniać, ale poznajemy kogoś, kto właśnie taką dwoistość bytu wewnętrznego i zewnętrznego w równym stopniu prezentuje. No przecież tak de facto to jest istota, to jest człowiek idealny. Tak? Raz, że poprzez mieć, a może uzewnętrznić swoje być, czyli poprzez środki, które posiada, może na przykład pomóc innym ludziom. A jednocześnie podkreślam, że tutaj wykluczam takie coś, że on weźmie wszystko rozda potrzebującym, tak? No bo to jeden z tych elementów znika. Jak ten jeden z elementów zniknie, ten drugi też się niedługo utrzyma. Ale takie właśnie wyważone działanie, takie właśnie pośrodku,
że ta waga jest w równowadze. To jest moim zdaniem idealny układ. O, ja bym to mógł tak krótko skwitować takim stwierdzeniem, które gdzieś jakiś czas temu czytałem. To było opisujące pewnego biznesmena, tu gdzieś bodajże na Dolnym Śląsku, który chyba z Austrii pochodził, no niestety zmarło się chudziakowi, który właśnie był takim majętnym człowiekiem, jakieś gospodarstwo duże prowadził, ale właśnie u niego to było zrównoważone, tak? I on uważał, że jeżeli masz dużo pieniędzy, jeżeli los dał ci, twoje myślenie dało ci dużo, dużo pieniędzy, to zbuduj dłuższy stół, a nie wyższy płot. Wiecie, i to stwierdzenie mną bardzo poruszyło. Tak? Dopiero tak się właśnie zacząłem zastanawiać. Jak to naprawdę jest? Ja w ostatnim odcinku, w 10, mówiłem a propos tego właśnie, a propos bogatych ludzi, tak? I że większość uważa, że bogaci mają dlatego, że ukradli. Że jak mam dużo, bardzo dużo pieniędzy, to może być albo złodziej, albo bandyta. To nie ma innej możliwości. I tutaj mamy właśnie taki przykład na bazie tego pana, tego człowieka, że okazuje się, że te dwa elementy można, że te dwa elementy można równoważyć. A poza tym zauważcie, niektórzy mogą mi zarzucić, że to moje myślenie jest takie trochę utopijne, tak? No, może dlatego, że tak zostałem wychowany i ja uważam, że należy zawsze dążyć do takiej równowagi, że należy i warto dążyć do tego, żeby być dobrym człowiekiem, żeby po prostu inni nas lubili, tak? Bo to się nam bardzo opłaca. To jest taki właśnie, jak już wspominałem nie raz, nie dwa i pewnie jeszcze powiem z 500 razy, to jest taki układ wygrał-wygrał. Że warto jest być po prostu dobrym człowiekiem. Dla siebie, dla innych. A że z automatu otrzymacie, powiedzmy o was, że z automatu otrzymacie tyle fajnych rzeczy, jeżeli będziemy tak właśnie w takiej równowadze, z automatu otrzymacie mnóstwo rzeczy, których nie kupicie sobie za pieniądze. Czyli macie, powiedzmy, że nie potrzebujecie, tak? Macie tyle pieniędzy, że nie musicie o nich myśleć. No dobrze, ale to nie jest wszystko. Pieniędzy możecie być. Tylko że parę rzeczy jest na tym świecie, na pewno, z całą pewnością, których sobie za nie wiem ile byście tych pieniędzy nie mieli, to sobie nie kupicie. No, spróbujcie sobie kupić czyjąś miłość. A taką prawdziwą. Albo przyjaźń. Tak? Nie dlatego, że macie. A gdybyście ktoś mówił, ja mam pełno przyjaciół, bo wiesz, no, jestem dziany facet i mam pełno przyjaciół, oni też są dziani, wszystko gra. No a jakbyś to stracił wszystko? I się został w jednych portkach i koszuli. Nadal będziesz miał tych przyjaciół? A ja miałem okazję obserwować dzieje pewnego znajomego. Oczywiście, jak zwykle, nie wymienię ani z imienia, ani z nazwiska, bo to nie jest istotne. Natomiast to jest taki czysto szablonowy przykład, gdzie powiedział mi, że jak skończyły się te duże pieniądze, to skończyli się przyjaciele. Tak? Niektórzy przynajmniej. Część została. Ale część po prostu zniknęła. Więcej się nie pokazali. I tak to działa. Pewnych rzeczy sobie za pieniądze prawdziwej przyjaźni, prawdziwej miłości, szacunku również za pieniądze sobie nie kupimy.
wróćmy do pieniędzy. Taki temat jakiś czas temu usłyszałem a propos pieniędzy. Parę takich prawd, które ja wiem, może gdzieś tam słyszałem, ale te jeszcze tak do mnie nie docierały. Pierwsza rzecz to jest taka, że ludzie, którzy mają pieniądze, o pieniądzach nie mówią. Tak? Ludzie, którzy mają taką wystarczającą ilość pieniędzy, ponad to, co potrzebują na codzienne potrzeby, to o pieniądzach nie mówią. Nie muszą. Oni te pieniądze mają. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ludzie, którzy mają pieniądze, nie mówią o pieniądzach pogardliwie. Dlaczego? Ludzie, którzy nie mają pieniędzy, mówią o pieniądzach pogardliwie, tak? No, a tam brudny szmal albo gardzę tą forsą. A tylko, że to są zwykle biedni ludzie, którzy wiążą ledwo koniec z końcem. Tak, dlaczego? No dlatego tutaj znowu uruchamia się prawo przyciągania, o którym była mowa w poprzednim odcinku, jeszcze tam we wcześniejszych. Rzeczy, którymi gardzimy, odsuwają się od nas. Tak po prostu, że znikną z naszego horyzontu zdarzeń naszych. W tym również tyczy się to pieniędzy. Jeżeli będziemy mówili pogardliwie o pieniądzach, no to te pieniądze znikną. Tak? No nie będziemy ich mieli. Będziemy mieli na jakieś tam coś tam. Na codzienne, ledwo, ledwo, żeby koniec z końcem związać. To jest jeden element. Drugą taką rzeczą to jest to, jak się dowiedziałem, że bieda to jest choroba umysłowa. Bieda to nie jest niesprzyjający zbieg okoliczności, który sprawił to, że ktoś nie ma pieniędzy i nie miał ich całe życie. To jest stan umysłu, tak? Bo kiedyś mój świętej pamięci dziaduś takie określenie używał, takie powiedzenie, tak? Mówi, że to jak był młodym chłopakiem, czyli ho, 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 jeszcze przed pierwszą wojną to słyszał. Dlaczegoś biedny? Boś głupi. Dlaczego głupiś? Boś biedny. I wydaje mi się, że też wiele było w tym mądrości. Tak? A bogaty człowiek nie jest bogaty tylko dlatego, że się nakradł, że tam coś się szczęście zdarzyło, miał takie wyjątkowe. Nie. Czym on się różni od takiego przeciętnego Kowalskiego, który, tak powiem, żyje na skraju ubóstwa? Bo niestety prawda jest taka, że większość osób żyje na skraju ubóstwa. A ktoś może powiedzieć, że... Aha, jeszcze wrócę do tego, żeby nie tracić wątku. Czym on się różni? No tylko de facto sposobem myślenia, nie jakimiś układami, tak? On uważa, że może być bogaty, że może w jakiś sposób uzyskać pieniądze i je uzyskuje. Ludzie, którzy zarabiają duże pieniądze, to nie są wcale ci, którzy najwięcej pracują. Ciężka praca, ktoś mówi, to da się zarobić z ciężkiej pracy. Ciężka praca jest najszybszą drogą na tamten świat, nie do bogactwa. Nie poznałem w życiu ludzi, którzy by ciężko pracowali, a już na pewno nie fizycznie, i którzy by mieli dużo pieniędzy. Tak? I teraz wróćmy do tego, co przed chwilą zacząłem. Że większość osób żyje na skraju ubóstwa. To akurat zdanie słyszałem, będzie 24 lata temu. Tak, akurat ta powódź była. Od pewnych ludzi, których wtedy poznałem, tak? Którzy mi to powiedzieli, i to tak na początek jest takie trochę szokujące. Jak na skraju ubóstwa? Nieraz się takie artykuły w prasie zdarzają. Jak na skraju ubóstwa? No przecież ja nie żyję na skraju ubóstwa, bo no mam, no widzisz, no mam samochód, w miarę fajnie mieszkam, ciuchy jakieś tam w czasy. A skąd to masz? No jak to zarabiam? No dobra, no a powiedzmy, że stracisz tą pracę, a zachorujesz tak, że nie będziesz mógł pracować.
Nigdzie. No i co wtedy? O, ale to sobie przemyśl. Ten dochód taki właśnie to nie jest dochód pasywny, tylko to jest dochód aktywny. No ja tutaj akurat nie chcę robić jakiegoś wykładu z ekonomii, raz, że nie jestem ekonomistą i tyle o ile wiem, ale to też mi tak dało do myślenia, że rzeczywiście tak jest. Zresztą sam miałem okazję się nieraz o tym przekonać, bardzo boleśnie, na własnej skórze, że tak jest. Wiążą się z tym takie straszne problemy, że po prostu można zwariować z dnia na dzień. No, nie chciałbym do tego wracać, nie chciałbym o tym mówić. Jedno jest pewne, że na pewno tak jest. I w zasadzie, tak jak powiedziałem, rozprawiając o tej jednej części tej układanki, tak? Czyli mieć. To jest kwestia nasza umysłowa, myślenia. Jeżeli uważamy, że możemy, jeżeli wierzymy w to, że możemy, no to będziemy mogli. Wszystko będzie się nam tak układało fajnie, że no po prostu te pieniądze, jak ja to mówię, będą nam zlatywały z nieba, dosłownie. Może w wytłumaczalny sposób, nie taki, że nagle otwieramy pokój, a tu kufer pełen złota. Nie, 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 to nie tak. Ale nagle w jakiś, można powiedzieć, cudowny sposób będzie pełno okazji, które sprawią, że po prostu te pieniądze tak będzie wyglądały, jakbyśmy do siebie przyciągali. To tak dosłownie działa. To tak dosłownie działa. Wiem, że może być dużo sceptyków, którzy powiedzą: nie, no to tak fajnie to nie jest. A ja wam mówię, że tak fajnie jest, że tak może być. Jednocześnie, no żeby się nie zagłębiać w temat, tak, bo to z kolei już nieraz o tym mówiłem, a to podcast całkiem o czym innym by wyszedł. Natomiast na pewno ta pozycja mieć nie powinna powodować rugowania z naszego życia pozycji być. Tak? Czyli chodzi, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby no nie zatracić takiego, jakby to powiedzieć tak ładnie, nie zatracić takiego człowieczeństwa w sobie, tak? Ja nie wiem, czy zauważyliście, ale ludzie, którzy tacy, no naprawdę, jak to się mówi, szmalu jak lodu mają, no to oni na przykład prowadzą wiele akcji takich, przedsięwzięć różnych charytatywnych, tak? Dla osób, które są w potrzebie, dla osób, które, że tak powiem, może inni, nikt ich nie nauczył myśleć tak na bogato, tak? Nikt nie wybudował w nich takiego myślenia. I to są ludzie, którzy no czasami, jak to się mówi, los sprawia, chociaż o tym to też będzie jeden z kolejnych podcastów, że to tak nie do końca z tym losem jest, że de facto to wszystko w naszym umyśle powstaje. Ale to, no bo nie o tym chciałem. Po prostu ci ludzie, którzy mają dużo, tak naprawdę dużo, właśnie też się udzielają filantropijnie w bardzo wielu przypadkach. Jednocześnie z drugiej strony widzimy, że na przykład no, takie znane postaci, które są zamożne, tak, i to taką dużą dosyć skalą zamożności, no są to co niektórzy aktorzy, tak? No taki przykład Keanu Reeves. Ostatnio czytałem o nim. Tak samo Sandra Bullock. To są ludzie skromni, którzy, no tak powiem, szmal do łba nie uderzył, jak to się mówi powszechnie. To są naprawdę kochani, fantastyczni ludzie. Keanu Reeves sobie jeździ metrem gdzieś tam w Nowym Jorku, czy nie wiem, gdzie on tam mieszka. I jest miłym, sympatycznym człowiekiem. Każdy do niego może podejść i sobie miło porozmawiać.
Tak, w zasadzie ten pociąg to wydaje mi się, że razem z tymi stacjami bym sobie mógł kupić przynajmniej jedną linię, to na spokojnie. No, ale oni wiedzą właśnie, że nie o to w życiu chodzi. Tak, że akurat to nie jest ważniejsze, to nie jest tak bardzo ważne, że również istnieje ta druga strona, bo to, o czym mówię, to samo było co z tymi nawykami. To są mieć i być, to są dwie różne strony tego samego medalu, tak? Ja uważam, że to są dwie strony naszego, jakby to określić, naszego człowieczeństwa. No, człowieczeństwo to się kojarzy z czymś takim, co bardziej umysłowo jest, ale takiej, to jest dwie strony naszej takiej spójności, tak? Że oprócz tego, że właśnie dążymy do tego, żeby mieć, co wcale nie jest złą rzeczą, broń Boże, tak? Moim zdaniem ubóstwo jest złą rzeczą. Ale jest określane jako cnota, a wcale to nie jest cnotą. Moim zdaniem to jest głupota. Rozdać wszystkim wszystko i nie mieć nic. Tak? I spać pod mostem. To nie tędy droga. Ale również obok tego właśnie, jeżeli już mamy, to żebyśmy nie zatracali tego naszego takiego wewnętrznego dobra, ciepła. Tak, ja to cały czas podkreślam. Nie wiem, może są osoby, które już wyłapały, że to jest taki mój słaby trochę punkt, chociaż nie wiem, czy można go uznać jako słaby. Żeby po prostu być dobrym człowiekiem, tak? Żeby, no zauważcie, że w momencie, kiedy jest mieć, może lepiej być. Nie dla nas, dla innych. Tak? Możemy komuś pomóc, zrealizować jakieś marzenie, którego on sam w stanie nie jest zrealizować, tak? I mamy tego przykłady. Jakiś tam chłopiec gdzieś tam chciał, żeby na jakieś mistrzostwa do Brazylii tam Ronaldo rękę uścisnął. No, znalazł się ktoś, kto mu to sfinansował, czy jakaś organizacja, czy jakiś, no, jeden filantrop, tak, milioner, który wziął go w samolot, zabrał swój samolot i go tam zawiózł i przedstawił go osobiście. I Ronaldo, czy któryś tam z innych ze słynnych piłkarzy stanął na bramce, a on mu strzelił gola. Tak? No i po prostu, no, chodzi o to, żeby po prostu być po prostu dobrym człowiekiem. Żeby sprawić, żeby ta druga strona naszego medalu przynosiła nam coś, czego pierwsza strona nie jest w stanie uzyskać. Tak? Czyli żebyśmy, no, wdzięczności w ludzkim sercu nie da się kupić za żadne pieniądze. Ja was zapewniam. To będzie, jeżeli już, to ktoś będzie mówił: ta, ja go kocham, bo on mi tam daje co jakiś tam czas pensję. A, to nie tak. To nie tak. Takie mam pytanie. No, bo ja wiem, co bym na to odpowiedział, tak? Ale na przykład, co by was mocniej ujęło? I tu wiem, że, no, zdania mogą być różnie podzielone, ale co by was mocniej ujęło? To powiedzmy tak: siedzicie w podartych portkach, butach takie, że palce widać, tam wystają z przodu, tak? Takie podarte, jakieś kapcie, jakaś podarta koszula. No i idzie ktoś, kto ma mieć. Tak? I widzi was, bierze telefon, wyciąga złoty telefon wysadzany diamentami, żeby już tak było całkiem po bandzie. I zamawia obiad super, hiper z restauracji, przyjeżdża kelner w fraku, tak, i wam jakieś tam na złotych tacach pawie pieczone i coś tam. To mamy taki jeden wariant. No i ten ktoś mówi: ja płacę za wszystko i tutaj masz, tutaj się najedz, biedny człowieku,
i sobie bądź zadowolony, bądź najedzony chociaż jeden dzień w roku, tak? A drugi element taki, gdzie idzie człowiek normalny, taki, czy jakiś tam normalnie ubrany, tak? I po prostu się nad wami pochyla, bierze was za rękę, wita się z wami serdecznie i zaprasza was do McDonalda na zwykłego hamburgera i kubek gorącej kawy. Cały czas z wami rozmawiając, śmiejąc się, żartując, uśmiechając się do was. Tak sprawia wrażenie, że robi wam się ciepło w środku, nie od tej kawy, ale od tego, czym on emanuje. Czymś, czego za żadne pieniądze nie dostaniecie. Daje wam coś, czego się za pieniądze kupić nie da. Ja moim zdaniem to jest o wiele bardziej ważne. A dlaczego ja to mówię? Bo ja uważam, że każdy z nas jest taki w środku. Różnych ludzi znam. Tak i miałem okazję poznać przez te ponad pół wieku. Ale ja uważam, że w każdym z nas jest taki właśnie ta część taka dobra. Ta, która jest schowana, czasem zakopana jest bardzo głęboko, ale która w każdej chwili może być uaktywniona dla innych. Dla tych, którzy tego będą potrzebować bardziej niż pieniędzy. Moim zdaniem jest to bardzo ważne w życiu. Bardzo ważne jest to w naszym życiu, dlatego że takie elementy powodują, że to nasze być, to nasze człowieczeństwo dopiero wtedy nabiera kolorów. I nie chcę tutaj, broń Boże, mówić, że to jest ważniejsze od mieć. Tak? No bo jeżeli człowiek nawet by do was podszedł, no samym słowem dobrym to was nie nakarmi, tak? To no, mieć tak samo musi. Ale po prostu można to, wiecie, o co mi chodzi. Można to w dwa sposoby serwowania. Ten pierwszy, o którym wam wspomniałem, i właśnie ten drugi może być. Obydwaj mieli mieć. Ale być, jeden miał tego mnóstwo, a drugi nie miał wcale. Czyli to jest to, co mówiłem na początku. Tak? A ja znałem takich ludzi, o, nawet w mojej rodzinie byli, który właśnie mówił, że no oczywiście nazwisk nim on, broń Boże, nie wymienię. Już dawno odeszli, ale był jeden człowiek, który mówił, ja jestem najbogatszy w rodzinie. A kiedy słyszałem, jak jakiegoś tam kogoś, kto był jakimś, nie wiem, nie w porę odniósł pieniądze, czy miał mu winien, był na niewielką w sumie kwotę, no po prostu mieszał go z błotem. I to nie na tym rzecz polega. No i co? Odszedł i go nie ma. A to zawsze mówię, trumna nie ma kieszeni. To, że ktoś ma, to nie znaczy jeszcze, że jest w pełni, jakby to powiedzieć, w pełni rozwiniętym człowiekiem, tak? W pełni człowieczeństwa rozwiniętym człowiekiem. To jeszcze o niczym nie świadczy. I dlatego właśnie Chińczycy stworzyli znak yin-yang. Żeby się... Chodzi o to, żeby jedno przenikało drugie i jedno w drugim się zawierało. No tak samo ten znak oznacza yin-yang również, jeżeli idzie o nas, tak? O nasze ciało i naszego ducha. Jedno to jest mieć, drugie to jest być. Tak? To jest ściśle powiązane. To można przełożyć na mnóstwo innych obszarów, które sobie tam można samemu jakoś wyimaginować, jakoś wyobrazić, gdzie to można by jeszcze zastosować. Tak, ale właśnie
Moim zdaniem najważniejsze jest, żeby to wszystko było w równowadze, w harmonii, zgodne z naturą, tak? Natura zawsze dąży do harmonii. Również w takiej dziedzinie, moim zdaniem, jak miedzi być. O ile nie będziemy jej przeszkadzać, tak? Albo ktoś nie będzie nam przeszkadzał, żebyśmy my żyli w takiej harmonii z naturą. Tak jak już wspomniałem na początku, ja uważam temat bardzo trudny, chyba najtrudniejszy dla mnie do omówienia, jaki chyba od początku podjąłem. Nie wiem, może jeszcze będę do tego wracał, jeżeli jakieś nowe przemyślenia mi przyjdą. No, prawdę mówiąc, o ile te poprzednie odcinki, których wielokrotnie słuchałem, żeby sobie zanalizować, co ja takiego powiedziałem, mądrego albo niemądrego, no to tak uważam, że no okej, dobra, mogą być. I większość osób, które spotykam, mówią, wiesz co, no nawet fajnie, idzie słuchać tego. No to tutaj wam powiem, że mam bardzo mieszane uczucia, jak to wypadło. Także jeżeli ktoś tego odsłucha i spodoba mu się, no to bym prosił o jakiegoś tam lajka, ewentualnie jakiś komentarz, lub jeżeli mu się nie spodoba coś tam, to żeby również powiedział, tak, co mu tam nie pasowało, z czym by się nie zgodził, co by uważał, że to jest inaczej, tak, bo no w tym przypadku to w zależności od tego, jak zostaliśmy wychowani, na czym się koncentrujemy, no to odbiór może być całkowicie różny tego samego tematu, tego samego tekstu, tak? Także dziękuję tym wszystkim osobom, które wysłuchały tego do końca, chociaż było w sumie krócej niż zwykle. Zapraszam do kolejnych odcinków i zapraszam również do komentowania, no bo bez takiego feedbacku to nie jestem w stanie określić, co byście chcieli ewentualnie słuchać, czy wam się to podobało, czy się wam to nie podobało. Także jeszcze raz dziękuję ślicznie i zapraszam do następnego odcinka. Na razie, do miłego.